Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Prawo zamówień publicznych jest jedną z najważniejszych ustaw regulujących życie gospodarcze w Polsce. Pod jej rządami wydawanych jest co roku około 130 miliardów publicznych pieniędzy. Za chwilę będziemy głosować nad przyjęciem blisko 40 nowelizacji tej ustawy. Niestety ta nowelizacja przygotowana przez Senat dotyka jedynie ułamka promila problemów, które są na tym polu. Istnieje głęboka potrzeba przyjęcia nowej ustawy regulującej funkcjonowanie sektora zamówień publicznych. Ustawy, która rozwiąże największe problemy wyboru według kryteriów najniższej ceny, racjonalności wyboru wykonawcy, wiarygodności wykonawców, ochrony podwykonawców, prawa do protestu, wzmocnienie Urzędu Zamówień Publicznych. Niestety ciągle takiej całościowej ustawy rząd nie przygotowuje, ale pragnę poinformować, że Prawo i Sprawiedliwość pracuje nad projektem takiej ustawy. Dziękuję bardzo.